Cześć, ziomeczki, nazywam się Wojtek Pietraszek. Chcę wam pokazać tym razem gitarkę firmy Stag. Model. No złap tą ostrość. S300BK. Jest to taki Stratocaster z ciekawą główką, można powiedzieć, ponieważ takie Stratocastery różne mają takie dziwne gluty, można powiedzieć, tutaj na końcówce, tutaj takie okrągłe. Tam akurat całkiem fajny, taki przystępny, można powiedzieć, kształt tej główki. Stratocaster standardowy z trzema singlami, no i mostkiem vintage tremolo. Gryf przykręcany śrubami. No teraz posłuchajcie sobie, jak to brzmi na czystym kanale. Dobra, posłuchajcie na czystym kanale. Tutaj zmieniam sobie przełącznik. Teraz jest tylko z tego. Fajnie brzmi. Tutaj brzmienie gałki barwy właśnie przy przetworniku tym. Jest na maksa. Z kolei barwa tutaj dla tego przetwornika tutaj, o. Teraz na maksa. Chodźmy. No pozostałe już przy łączniki pozostałe pozycje, to już jest kombinacja obu tych gałek od barwy. Więc na przykład takie skrajne, tylko dotyczące jednego przetwornika brzmienie barwy, to jest właśnie tutaj na przykład z tego. Zobaczymy, czy... Tutaj z tego. Nigdy nie ogarniałem tych pokręteł tutaj, nie wiem czemu tak to jest tak dziwnie skomplikowane. Ja wolę standardowe jedną gałeczkę barwy, no jednak to można sobie pokombinować, to brzmienie to jest jakby pochodna tych wszystkich tutaj ustawień na tej gitarze, no jednak sama w sobie, jak słyszycie, brzmi fajnie. Oczywiście w zestawie jest, już wam pokażę co jest. W zestawie z gitarką jest wajcheczka do wajchowania, kluczyk do regulacji pręta w gryfie, tego napinającego, tego co tutaj o jest, no i jeszcze kabel do gitary. A, jestem tu. Także to wszystko tutaj jest. Dobra, teraz zobaczmy, jak to brzmi na jakimś psie sterze. Uwaga, miazga będzie. Znaczy
trzeba przyznać, że akcja strun tutaj całkiem jest fajna. Te struny są takie miękkie, fajnie się poddają naszym tutaj artykulacjom, że tak można to nazwać. Ustawiona też jest bardzo fajnie sama ta gitara. No właściwie tutaj ona przyszła od dystrybutora i właściwie ją tylko nastroiłem, bo troszeczkę była coś niedostrojona. No i właściwie to było tyle. Jeszcze posłuchajcie, jak tutaj coś tutaj sobie pociupię na tym przesterze. Trzeba przyznać, że przyda się na pewno, przynajmniej do tych strun, co tutaj są zamontowane, preparat taki, jakiś Dunlop do można powiedzieć, smarowania strun, ponieważ struny są tak cierpkie tutaj. No a to dlatego, że ona po prostu jest świeżo wyciągnięta z worka, więc akurat to się nie ma czym przejmować. No troszeczkę tutaj polamiłem, troszeczkę pokombinowałem. W każdym razie mniej więcej słyszycie, jak ona brzmi. No ona tak wygląda, standardowy taki Stratocaster, naprawdę niedrogi, a jeśli ktoś ma wątpy co do Guitar Stack, to może te wątpliwości mu rozwiałem. Gitara wcale nie urąga jakimś, czy nie odstaje od jakichś pozostałych producentów, którzy też robią tanie gitarki, więc naprawdę nie ma co się przejmować i chyba warto brać, zakupowywać na razisko.